Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak powiedziałem w tytule, będzie bitewka na zapomnianej nagrodzie, czyli tak jak zapewne część z was się domyśla, na obiekcie już z przyzwyczajenia. Dzisiaj nie ruski czołg, a mianowicie niemiecki T-55A. Jest to nagroda za tak jakby trzeci rozdział pierwszej kampanii, czyli to jest czołg przed samym obiektem 260, który jest bardzo liczny na serwerze europejskim. Teraz nie pamiętam, ile dokładnie osób go ma, aczkolwiek naprawdę setki tysięcy z tego co pamiętam. Więc naprawdę bardzo dużo, ale na randomach wcale tak często się nie pojawia. Kiedyś owszem, było to zrozumiałe, ponieważ przed buffem, który dostał jakoś tam w którejś z wersji, nie pamiętam dokładnie w której, był naprawdę kiepski, tak samo obiekt 260, ale po buffie obie te dwa czołgi są bardzo fajne. Obiekta 260 już widzieliście na moim kanale. No i dzisiaj stwierdziłem, że nagram coś o T-55A. Dlaczego? Ostatnio stwierdziłem, że sobie odkurzę takie czołgi typu Super Pershing, T-55A, czołgi, którymi bardzo dawno nie grałem, a po prostu od jakiegoś czasu miałem ochotę zobaczyć, jak to teraz wygląda w obecnym wocie, czy w ogóle do czegokolwiek się nadają. No i wyciągnąłem sobie T-55A, trochę nim pograłem i szło mi naprawdę bardzo fajnie. Fioletowe wyniki miałem przez ileś tam bitew, ocenka na poziomie 9-10 tysięcy za sesję, więc naprawdę bardzo fajne wyniki. Bardzo przyjemnie mi się tym czołgiem grało. Wcale nie jest taki beznadziejny. Dodatkowo jest dziewiątką, więc w obecnej chwili ma bardzo fajne losowania, bo może go trafić tam na 5 dziesiątek maksymalnie, same dziewiątki, ósemki i siódemki, ósemki, dziewiątki. Tak jak w tym momencie tutaj widać, że gramy z trzema dziewiątkami, ósemkami i kilkoma siódemkami, czyli to jest najlepsze możliwe losowanie. Jeszcze wspomnę o bohaterze tej bitwy, czyli Aloeus. Bez klanu kolega na mapie Himmelsdorf, jest to bitewka, któraś tam z WOT Replays pod względem damage'a w tym patchu. Ja w jakiejś takiej świetnej bitwy, którą chciałbym wam pokazać, nie zagrałem, więc nie będę też pokazywał jakiegoś tam że tak powiem, no chłamu, który kilka tysięcy damage'a. Jednak wolę coś ciekawszego pokazać, w szczególności, że to ma być reklama tego czołgu, żeby zachęcić was do grania nim. Jeśli chodzi o jakieś statystyki, to jest to oczywiście czołg średni, więc jak zapewne się spodziewacie, szybki pre-reload razem z dosyłaczem, wentylacją i stabilizatorem osiągamy tutaj 6,5 sekundy przeładowania. Razem jeszcze z racjami bojowymi można zejść koło 6. Celujemy tutaj 1,88 sekundy, celność 0,31, czyli naprawdę bardzo celnie. Jednak niemieckie działka raczej z tej celności słyną, nie to co ruskie, więc bardzo fajnie można sobie tym posnajpić. A jak teraz to kolega próbuje robić, prędkość pocisku to jest 1070 metrów na sekundę, czyli nie jest źle. I na standardowych pociskach mamy apeki z penetracją 221 i średnimi uszkodzeniami 320. Na hitach mamy 330 penetracji. No, na apekach mogłaby być trochę lepsza, aczkolwiek jeśli ktoś wie gdzie celować, powinno naprawdę wystarczyć. Szkoda, że hity są na tym goldzie, bo wybierając bitewkę oglądałem też kilka wcześniej innych bitewek po prostu, gdzie ludzie grali bardzo dużo goldem, praktycznie full gold jechali. No i na przykład takie strzały w bok M103 siadały ze zero w gąski, tego typu rzeczy, i trzeba naprawdę bardzo rozsądnie dobierać po prostu tą amunicję. Więc ja raczej wożę pół na pół, żeby móc po prostu, no na przykład na takiego T7-1 szkoda goldów używać, ale już na przykład na takiego WZ-a chińskiego goldy raczej się przydadzą. Jeśli chodzi o bitewkę, to kolega tutaj na dole, tak jak widzicie, czyści okolice kapa w bitwie spotkaniowej. Jest 7-12, drużyna bohatera przegrywa. Została jedna siódemka, dwie dziewiątki na dziewiątkę, dwie ósemki i cztery siódemki. Już minus ósemkę, minus kolejną ósemkę, 10-13, my już mamy 4 fragi, 4000 uszkodzeń. No i teraz tak naprawdę dobicie Black Prince'a to jest formalność, nie stanowi żadnego problemu dla T-55, a jeszcze się tutaj odbija. Jeśli chodzi o pancerz, to
Jest to raczej taki pancerz jak w 907, czyli niby jest, aczkolwiek jest on bardziej RNG i nie można na nim polegać, w szczególności na kadłuba pancerzu, bo po prostu no nie dinga i tylko jakieś tam randomowe strzały, mniej oczywiście niż 907, jednakże jego plusem jest wieża. Owszem, kadłub ma bardzo słabiutki, 100 mm z przodu, tam pod skontowanym to jest chyba 150 efektywnego pancerza. Aczkolwiek na wieży mamy 240 z przodu i 180 z boku, więc można naprawdę sobie całkiem fajnie pograć. Jeśli chodzi o depresję, mamy 5 stopni, więc niestety nie za dużo i żeby gdzieś obniżyć w niektórych miejscach działko, trzeba będzie kombinować coś i pod kątem się ustawiać, aczkolwiek jest to do zrobienia. Elewacja ponad 14 stopni, więc nie jest źle, jeśli chodzi o podnoszenie działka. I teraz jeszcze HP-ki, tak jak widzicie, 1750. Więc jak na meda, całkiem myślę, że przyzwoity wynik. Tutaj naprawdę bardzo fajnie, mapka jest całkiem fajna pod ten czołg. Osobiście uważam, że właśnie takie krótkie mapki są fajne, gdzie można szybko wychylić tego typu rzeczy, jeśli mamy z kim tak naprawdę współgrać, że nie wiem, na przykład jakiś czołg ciężki przyjmujemy, szybko wyjeżdżamy detrak i trzymamy przeciwnika na detraku, a jeśli nie, no to zdecydowanie takie po prostu, w których można sobie gdzieś z tyłu przykampić, zrobić jakiś damage i później po prostu gdzieś pojechać i agresywniej zagrać. Więc naprawdę czołg ten jest uniwersalny, bo znaczy może nie... ciężko go nazwać uniwersalnym, ponieważ nie zawsze da sobie radę, aczkolwiek naprawdę w dobrych rękach poradzi sobie w różnych sytuacjach i nie jest tak, że musi nam przeciwnik, drużyna przeciwników wyjechać, tak jak na przykład pod STRV-a, żeby zrobić fajny wynik, tylko tym naprawdę można sobie gdzieś tam podjechać, zająć jakąś fajną pozycję i po prostu farmić damage, co 6 sekund walić po 300 tam z kawałkiem, więc naprawdę całkiem fajnie. Jest to, przypomnę, że jest to czołg specjalny, czyli on nie ma bonusu do zarabiania. To nie jest czołg premium, tylko czołg specjalny, tak jak powiedziałem wcześniej. Jaka jest różnica pomiędzy tymi czołgami? Czołg premium ma bonusy do expa, do expa na zoologii i do kredytów. Czołg specjalny ma tylko bonus do expa do załogi, więc jedne co to nada się do expienia z załogi, na przykład na E50M, na jakieś leopardy. Teraz leopardy są bardzo fajne, E50 może mniej, aczkolwiek leopard po buffie naprawdę robi robotę i często na klanówkach jest brany zamiast sztryca. No i w sumie to chyba tyle, przechodzimy do podsumowania. Jak widzieliście, bitewka bardzo trudna nie była, losowanie naprawdę było bardzo fajne, właściwie najlepsze jakie mogło być. I właśnie takie krótkie mapy na siódemkach są naprawdę bardzo fajne. No praktycznie na każdym czołgu, który ma jakiś tam pancerz i który może dominować w bitwie, bitwy minus 2 na krótkich mapach, gdzie można bardzo łatwo po prostu przemieścić się od miejsca do miejsca, żeby jak najwięcej tego damage'a uklepać, są zazwyczaj bardzo fajne. Oczywiście za tą bitewkę MK, bo wynik naprawdę zacny, medal Raleigha Waltersa, stalowa ściana i specjalista, 7622 expa, damage'a, przepraszam, 9 fragów, 1696 bazowego expa, bardzo fajny wynik. No i z kątem premium minus 16 tysięcy, bo jednak na te pociski złote trochę poszło. To jest minus tego czołgu, że są dosyć drogie. Aczkolwiek coś za coś, za to mamy 300 tam chyba 30 penetracji. Z mojej strony to tyle, dziękuję wam za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Widzimy się w następnym odcinku, cześć!